Proszę bardzo. Panie Stanisławie. Tak. W ogóle się cieszę, że gościmy tutaj pana, ale mam takie pytanie, chodzi o pańską opinię na taką dziwną sytuację, która panuje na świecie. A mianowicie kraj nam tutaj sąsiadujący, którego jesteśmy zaszczytnym sługą, w tym kraju dziwna panuje sytuacja. Takie emblematy nazistowskie, hitlerowskie, jakieś nawet uroczystości, gdzie się gloryfikuje ten zbrodniczy system z lat 30. przechodzi bez echa, a szczególnie jest kraj, który, niektórzy mówią, starsi wierzą, nie robią z tym nic. A jeszcze nie tak dawno u nas w lesie nasi bohaterscy, jakby powiedzieć, redaktorzy z TVN-u znaleźli grupę nazistów, jakąś tam Hakenkreuza czekoladowego jedli. Szum, krzyk na cały świat. A proszę tutaj pana, nic, cisza. Nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc o zbrodniczym systemie z lat 30. na Ukrainie. Nie, nie, mówię Ukraina o hitleryzmie. Była sowiecka. Mówię o hitleryzmie, który a teraz to nie, jest... To w 40. latach. Tak, 30. Tak, a nie w 30., bo w 30. to Stalin tam, że tak powiem, niepodzielnie się szarogęsił. To też był zbrodniczy system. Natomiast Ukraina uważała i to właściwie, bo Ukraina jako państwo jest wynalazkiem niemieckim. To trzeba powtórzyć, bo mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Ukraina, kiedy w Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, to na Ukrainie powstała Ukraińska Republika Ludowa, którą Niemcy uznały, bo Niemcy tam jak podpisywały traktat brzeski z bolszewikami, to nawet zaprosiły delegację ukraińską, Ukraińskiej Republiki Ludowej do uczestnictwa w tych rokowaniach brzeskich. Natomiast austro-węgierska monarchia, która wtedy jeszcze istniała, podarowała na pewnych warunkach na rzecz tego państwa ukraińskiego Galicję Wschodnią ze Lwowem, no i część tam dawnego zaboru austriackiego, mniej więcej województwo podkarpackie tam i część małopolskiego obecnego, mniej więcej do Nowego Sącza i część województwa obecnego lubelskiego. Rząd Stefana Jana Kucharzewskiego podał się do dymisji w Warszawie z tego powodu. No, z powodu Lwowa. A potem w 19 roku rozpoczęły się walki polsko-ukraińskie o Lwów. To właśnie z tego powodu. A z jednej strony, z drugiej strony Józef Piłsudski wpadł na pomysł, żeby tam udzielić Ukrainie pomocy, bo to wtedy Polska jeszcze miała złudzenia co do tego, że może prowadzić politykę mocarstwową, żeby tak zwaną koncepcję federacyjną zrealizować. I ta wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego była elementem tej koncepcji federacyjnej. No i ta wyprawa kijowska się nie udała z uwagi na napór bolszewicki. Wojska polskie się wycofały z Kijowa i aż do Warszawy się wycofały. No i 15 sierpnia 20 roku, tam ta bitwa warszawska, później jeszcze bitwa niemeńska, doprowadziły do, no, do rozejmu z bolszewikami. Tyle, że Polska w traktacie ryskim właściwie już wyrzekła się wszelkich mrzonek o mocarstwowości. Wyrzekła się. Polska cofnęła uznanie ukraińskiemu państwu i zgodziła się na Ukraińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Także to była tak z jednej strony zwycięstwo, z drugiej strony no, rezygnacja Polski z polityki mocarstwowej. I ponieważ część tej Ukrainy, którą Niemcy do spółki z Austro-Węgrami utworzyły, znajdowała się pod władzą polską, no to ukraińscy nacjonaliści uznali, że to jest władza okupacyjna. Okupacyjna. I dlatego nacjonalizm ukraiński miał takie antypolskie ostrze.
A ponieważ nie mogli liczyć na to, że tam Stalin odbuduje Ukrainę niepodległą, no, Stalinowi taka myśl nie przyszła do głowy nawet w gorączce. W związku z tym jedyną nadzieją dla nich to był Hitler. Hitler wyzwoliciel, tak przecież Hitlera tam nazywali na Ukrainie. Hitler wyzwoliciel, oswobodziciel właściwie. I kiedy się zorientowali, że Niemcy wojnę przegrają, to już wiedzieli, że oni tego celu w postaci Ukrainy niepodległej nie osiągną, to przynajmniej próbowali osiągnąć cel, który zresztą się udał. Mianowicie, żeby przeprowadzić czystkę etniczną na terytorium Ukrainy i w ten sposób przygotować grunt dla przyszłego państwa ukraińskiego. To właśnie była ta rzeź wołyńska, ta Wołynka. I to się udało. To jest ilustracja tego, że zbrodnia popłaca. Są sytuacje, kiedy zbrodnia popłaca. Dlaczego banderowcy, nic im się nie stało? Stany Zjednoczone jako jeden z aliantów przychołubili ich. Dlatego, że to był świetny materiał na dywersję przeciwko Sowietom. Świetny materiał na dywersję przeciwko Sowietom, a Ukraińcy to potrafili wykorzystać. To im trzeba oddać sprawiedliwość. Jak byłem w Kanadzie, byłem w Ottawie i tam uczestniczyłem w takim zebraniu z udziałem prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który tam był przez innych uczestników krytykowany za to, że prowadzi rozmowy ze Światowym Związkiem Ukraińców w Toronto. Ja poprosiłem go, mówię, pan prowadzi z nimi rozmowy, to pan na pewno jest zorientowany. Niech mi pan powie, proszę, czy tam w tym Światowym Związku Ukraińców w Toronto jest reprezentowany jakiś inny kierunek polityczny poza banderowskim? A ten prezes mi powiada tak, nie tylko nie jest, ale niech by spróbował być. No, to w związku z tym mieliśmy do czynienia z tym skandalem w kanadyjskim parlamencie, kiedy jako bohater narodowy do ufetowania owacją na stojąco został podstawiony jakiś starowina, weteran 14. Dywizji SS. Waffen-SS. No, przecież speaker kanadyjskiego parlamentu, który się podał do dymisji z tego powodu, ani premier Justin Trudeau, być może, że nawet prezydent Zełenski, który tam był wtedy obecny fizycznie, być może, że nie wiedzieli, kto to, znaczy ci dwaj to na pewno, a być może, że i Zełenski nie wiedział, kto to jest. No ale ktoś go musiał w korcumaku wynaleźć i go tam wstawić. I to była demonstracja, tego, jak Ukraińcy myślą. A ta diaspora ukraińska w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie zwłaszcza, jest bardzo wpływowa. Także to, no i jeszcze jedną rzecz, taki torcik, wisienkę na torcie. Pani Anna Applebaum, żona księcia, małżonka. Ja ją nawet znam, to bardzo inteligentna pani. I cóż ona pisze na ten temat, że banderyzm jest istotnym elementem, istotnym składnikiem ukraińskiej tożsamości narodowej i nie powinniśmy się zżymać na to. No, Żydzi tacy są. Jak jest interes do zrobienia, to tam... Tak. To tak samo jak z Polakami. Postępują. Jest interes do zrobienia w postaci tych roszczeń. A on ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. No to właśnie wszyscy to robią. Na tym polega tak zwana pedagogika wstydu, której celem jest doprowadzenie Polaków do takiego poczucia winy wobec Żydów, właściwie nie bardzo wiadomo z jakich powodów, no ale żeby mieli takie poczucie winy, po co? A po to, żeby się w żadnej sprawie nie ośmielili Żydom sprzeciwić. Proste jak budowa cepa. Proszę bardzo. Pan się,
pan się zgłaszał tutaj. Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Jerzy Podyński i mam zaszczyt być kandydatem z listy Konfederacji z naszego okręgu z numerem 7. Tutaj szanowny pan redaktor Stanisław Mialkiewicz taką przed swoim wystąpieniem rzucił taką frazę, taki temat, że czy świat się zawali po wyborach 15 października. Ja jako kandydat 7 miejsca chciałem tu wziąć w obronę tych naszych polityków trochę, że tacy znowu źli to oni nie są. Żeby tam nam niebo spadło na głowę po tym 15 października. Natomiast to wcale nie oznacza, że nie mogą nam zaszkodzić. Jest wiele rzeczy, do którego mam pretensje do obecnego rządu, rzeczy, które zrobili źle. Natomiast chciałbym nadmienić dwie takie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wciągnęli większość klasy politycznej w licytowanie się na obietnice socjalne. A druga rzecz jest taka, nawet chyba gorsza, że zaczęli te obietnice dotrzymywać. Paradoksalnie. I chciałem zauważyć, że my skutki już zaczęliśmy odczuwać tych dwóch rzeczy. Skutki w postaci wysokiej inflacji, rosnącego zadłużenia, tak? Wszyscy to odczuwamy, jak idziemy do sklepu. I moje pytanie do pana Stanisława jest takie, czy no niebo może nam nie spadnie tego października, może nawet później nie. Natomiast czy grozi nam, czy Polsce grozi scenariusz grecki, o którym pan wspominał, bankructwo? A drugie moje pytanie jest takie, czy jak pan sądzi, czy istnieje taka możliwość, że w nadchodzących wyborach samorządowych na wschodzie Polski, czy jest możliwość, że będą startowały do tych wyborów partie, które reprezentują otwarcie interes ukraiński? Dlaczego na wschodzie? Na zachodzie jest to bardziej prawdopodobne. Zresztą nawet to nie jest sfera możliwości, tylko rzeczywistości. Na przykład na Pomorzu Zachodnim i Środkowym tak jest. Nie wszystkie samorządy, ale niektóre samorządy są opanowane przez działaczy Związku Ukraińców w Polsce. Oni są w Pyło i to jest rezultat akcji Wisła jeszcze, operacji Wisła. Oni tam zostali przesiedleni i na Warmię i Mazury, i tu w okolice Gorzowa Wielkopolskiego i właśnie tam. I tam to wiem, bo tam często jeżdżę, to wiem, że tak jest po prostu. Także, a co będzie na Podkarpaciu, no to zobaczymy, jaki rezultat będzie miała, jaki rezultat przyniesie ta intensywna penetracja SBU w tej chwili. To przekonamy się. Tym bardziej, że daje się zauważyć tam. Nie jestem w stanie określić, że tak powiem, procentowo tego zjawiska. Daje się zauważyć, że potomkowie tych Ukraińców, którzy w ramach akcji Wisła zostali tam przesiedleni, wracają tam.